Gość. Radia Zachód. W Radiu Zachód nastrajamy się na święta Wielkanocne, razem z doktorem Piotrem Kuśmiderem, który jest psychologiem i prezesem Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata. Alberta w Gorzowie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo nam miło, i ja też wiem, że ma pan ciekawe spojrzenie, takie, które nas wszystkich dotyczy, ale z drugiej strony hmm, ciekawe spojrzenie, o którym czasem nie myślimy, zwłaszcza w okolicach świąt. Jak tych świąt wielkanocnych nie zmarnować, panie doktorze? Ja może taki malutki wstęp zrobię. Nie sposób uciec od chwilowej, chociaż takiej refleksji teologicznej. Wielka noc, święta Wielkiej Nocy, czyli coś. Tej nocy się wydarzyło, ta noc jest wielka. Dla nas chrześcijan, to oznacza, że tej nocy została pokonana śmierć i mamy przed sobą perspektywę życia wiecznego. Męka i zmartwychwstanie. Tak, to jest takie spojrzenie teologiczne. I ono jest bardzo ważne. Natomiast jest jeszcze spojrzenie, muszę o tym powiedzieć, też psychologiczne. Mi się bardzo podoba fragment W Pisma Świętego, w którym Anioł się pyta, kogo szukacie? Do niewiast, które przyszły do grobu, kogo szukacie? I to pytanie, kogo szukacie, jest pytaniem bardzo psychologicznym, bo kogo szukacie, mówi nam o osobach, o osobie, kogo ja szukam. Kogo ja potrzebuję, kogo my szukamy, kogo my potrzebujemy, bardzo opowiada on nam o nas samych. Także w tym wątku w tym wątku teologicznym również można znaleźć troszeczkę psychologii. Chciałbym również powiedzieć, że yy, i nie mówię tego pół żartem, pół serio, ale te, teraz mi się tak przypomniało, że święta wielkanocne są również dla nas, mieszkańców Gorzowa i mieszkańców Zielonej Góry. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś to było rozpoczęcie sezonu żużlowego. I no. jakby każdy, ka, każdy może tam się umiejscowić w tych świętach. A jaki to ma związek? Bo ja nie widzę związku. Yy, Teraz tak patrząc na pana, bo wiem, że pan jest z Żużem związany, akurat co o tak. tym pomyślałem. Aha. Natomiast. Yy... No rzeczywiście, nie, tak jest, mhm. to ma pan rację, tylko że tak myślę, że, że na większą skalę, to jednak chyba, chyba tego skojarzenia dzisiaj nie ma. Żużel się już zaczął. Się z, pan, z różnym skutkiem. Tak. Jeżeli chodzi o lubuskie mhm. nasze drużyny, to rzeczywiście nie, nie jest najlepiej, jeśli chodzi o porządek, mhm. ale to są początki. Natomiast rzeczywiście nawiązując do tej takiej najbardziej chyba głośnej mhm. i, i, i takiej. Popularnej sprawy w tej chwili, no to przeżywamy tragedię, przeżywamy wojnę, i tak myślę, jaki to może mieć wpływ na, na to święta. Ja myślę, że y, na, y, odsuwając te sprawy, takie troszkę żartobliwe, mniej, mm -hmm. mniej, mniej poważne, jeżeli chodzi o sprawy sportu, żużla, to ma ogromne y, znaczenie to, co pan teraz powiedział, ponieważ y, my, jako chrześcijanie. Przeżywając święta zmartwychwstania Pana Jezusa, i y, mając na uwadze to, że Bóg jest miłością, y, musimy siłą rzeczy poczynić jakąś refleksję o tym wszystkim, co się dzieje za naszą wschodnią granicę, granicą o tych ludziach, którzy przyszli, przyjechali do naszego państwa, do naszego miasta, szukać wsparcia. Y, zostawili tam wszystko i Zdali się na nasz los. I my nie możemy, jakby, wydziwiać, nie możemy się doszukiwać jakichś głębszych obszarów tego, co się dzieje, tylko jako chrześcijanie, a i nawet jako ludzie, którzy też, bo ogro też społeczeństwa jest ateistami, są wyznawcami innych religii, powinniśmy pochylić się nad człowiekiem, który jest w tak w skrajnej sytuacji i pomóc mu. Powinniśmy to zrobić. Nie? Rozumiem wszyscy dobrze. A serca. A jeżeli chodzi o nas samych. W zeszłym roku mhm. mieliśmy takie święta wielkanocne trochę na pół gwizdka. tu już wracam mhm. do pandemii. Dwa lata temu w ogóle świąt nie było, takich mhm. takich stricte świąt, bo każdy miał z tyłu głowy to, że zarazi się albo się nie zarazi. Teraz te mam wrażenie, no wszyscy myślimy, że już jest normalnie, przynajmniej tak tak to wygląda. Jak powinniśmy do tych świąt podejść? Ja myślę, że od jakiegoś czasu nie jest normalnie. Nie? Bo najpierw, tak jak pan redaktor zauważył słusznie, była pandemia, teraz jest wojna. Pojawili się ludzie, którzy uciekają przed wojną. I to nie jest normalny stan jak powinniśmy przeżyć te święta. Trudno mi dać recepty dla wszystkich, no bo to by było jakimś nie, niepoważnym... Panie doktorze, ale pan ma kontakt tak. z osobami, które przychodzą do pana z problemami różnymi. Ja przecież mm -hmm. nie będę wiadomo pytał o to, jak, jakie to są problemy, ale, ale generalnie czy ludzie mają cały czas szargane nerwy dzisiaj? Tak. Yy, jedyne, yy, jakby yy, taka dominująca emocja, dominujący stan, który się pojawia, to jest stan niepewności, niepewności. Co będzie za tydzień, co będzie za miesiąc, co będzie z naszym państwem, co będzie z moją rodziną. I to jest, to jest coś, co się pojawia, co nam towarzyszy od momentu wstania i włączenia radia, czy telewizji. I albo ten lęk się nasila, albo troszeczkę się obniża, natomiast on nam towarzyszy. I takim takim najprostszym zaleceniem najprostszym bo tak jak mówię ja nie mogę dać recepty uniwersalnej to jest jasne. najprostszym zaleceniem jest szukać wsparcia we wspólnocie. I to może być najbliższa wspólnota rodzina to mogą być sąsiedzi. Ponieważ człowiek jest tak skonstruowany że człowiek potrzebuje drugiego człowieka sama rozmowa. Ja się wypowiedzenie takiego zdania ja się boję jutra powoduje że zaczynam się troszeczkę mniej bać, bo już jest drugi człowiek, który mnie wysłuchał. Może on też się boi, już nas jest dwóch, powstaje grupa wsparcia. Powinniśmy otaczać się ludźmi, powinniśmy szukać wsparcia w drugim człowieku. Czyli święta są idealnym czasem, żeby te wspólnoty wzmocnić czy to przez te takie ostatnie lata pandemii, gdzie, gdzie nie było tych więzi. Teraz, jak pan mówi, jest lęk, człowiek się boi, i to, to jest dla nas naturalne, żeby nie zmarnować tych najbliższych. Najbliższych dni, tylko wykorzystać je na zbudowanie tej winy. Mamy perspektywę dwóch wolnych dni. Dwóch wolnych tylko. dni, tak. Możemy usiąść przy śniadaniu i to śniadanie możemy. Proponuję, jakby zachęcam do tego, żeby wyłączyć telewizor, wyłączyć telefon, wyłączyć radio. I spróbować autentycznie pobyć, z sobą spotkać się. Ja zawsze mówię, że trzeba się z sobą spotkać, spojrzeć sobie w oczy i nawet porozmawiać o sprawach przyjemnych, o lękach. I życzyłbym tego, żeby też to śniadanie było przedłużone. Żeby nagle, kiedy zasiądziemy o dziewiątej, nagle się okazuje, że jest dziesiąta, jedenasta, dwunasta, a my dalej rozmawiamy, dalej nam jest fajnie, nie chce nam się iść do domu, bo jesteśmy u rodziców czy u teściów. Już obiad. Ale nie jedźmy aż, aż tak przez tych sześć godzin. Non-stop. <noise> obiad wchodzi na stół? Nie, nie, no to może być herbata. Tak. Ale po, jakby, żeby pobyć z sobą i porozmawiać o tych sprawach takich, bo wiadomo, że na początku zawsze się rozmawia o pogodzie, o tym... Nie o, no, co słychać, jak studia, kiedy będziesz matką, ojcem. Jak Liga Żużlowa. Na przykład. I coraz bardziej, coraz bardziej wchodzimy w takie tematy, które są poważne, które wymagają jakiejś refleksji, takiego spojrzenia sobie głęboko w oczy i zachęcam do tego. Zachęcam, żeby spotkać się z drugim człowiekiem, opowiedzieć mu o tym, co czuje, ale też wysłuchać go, nie? bo mhm. wysłuchać. Spróbować wysłuchać drugiego człowieka, to jest bardzo pomocne. I też chyba trochę cierpliwości potrzeba. Tak. Żeby nie przegrzać tematu. Tak, tak. Pogoda ma być y ładna, więc też spacery. Spacery, ale y jeszcze raz powtarzam się, żeby pobyć z sobą, pobyć w rodzinie, pobyć we wspólnocie. Pan jest prezesem Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Gorzowie. To jest długa nazwa, dlatego ją czytam, żeby się nie pomylić. Pełna, pełna nazwa. Pełna nazwa. Jak wojna zmieniła waszą działalność? Od kilku lat przechodzimy stany, których w ogóle są dla nas obce. Pandemia, zamknięty ośrodek. Macie 32 osoby na stałe mieszkające. Tak, tak. Teraz wojna. Yy, nasi mieszkańcy na bieżąco oglądają do późna wieczór yy, telewizję. Ja, yy, gdy mam nocny dyżur, to pierwsza osoba, która do mnie przychodzi, to jest kucharz o godzinie 5.15 i mi zdaje relację, co usłyszał myjąc się w radiu. Tak więc mieszkańcy żyją tym na bieżąco, komentują to. Natomiast jeżeli chodzi o takie zmiany bardzo wizualne, namacalne, mm. mamy naprzeciwko nas, naszego domu świętego brata Alberta, mamy domek jednorodzinny i tam mamy mm. mieszkania treningowe i od razu powzięliśmy taką decyzję, że Pokoje dla sześć osób zostały przygotowane. Tam jest świeża pościel, wyłożone kosmetyki, ręcznik, mydło. Jesteśmy w stanie przyjąć sześć osób, natomiast muszą to być mężczyźni. I te miejsca czekają? Te miejsca czekają, mhm. tak, ale to muszą być mężczyźni, ponieważ my pracujemy z mężczyznami, tam mieszkają mężczyźni i jakby mhm. nie jesteśmy też w stanie takiej całodobowej opieki kobietom zapewnić. Panie prezesie, mamy minutę na koniec jeszcze. Jak zawsze zachęcam. My, jeżeli na stołach zostanie jedzenie, można do, do was też przywozić, żeby te osoby potrzebujące zjadły. Gorąco do tego zachęcam. Proszę nie zapominać, że na Strażackiej Stowarzystwo Pomocy w Gorzowie. tego brata Alberta w Gorzowie. To jest piękna tradycja. Ludzie o nas pamiętali. Ja wiem, że teraz być może jest trochę ważniejszy problem, ale proszę nie zapominać. Pan tutaj powiedział, że już kończymy. Chciałbym złożyć też wszystkim słuchaczom życzenia, takie troszkę jakby trącące psychologią. Niech te święta zmartwychwstania, które będziemy się łamali jajkiem, nie będzie takim symbolem do narodzenia się też do nowego życia, ale tutaj. Do wyjścia z, z męczących związków, do uporania się z jakimiś problemami wewnętrznymi. Niech się narodzimy do nowego życia. Tego wszystkim Państwu jakby gorąco życzę. Czyli niech będzie ta męka i zmartwychwstanie w takiej codzienności, bo to przecież chodzi o tę symbolikę. Doktor Piotr Kuśmider był gościem Radia Zachód. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Dziękuję panu za zaproszenie jeszcze raz. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na Zachod24.pl